Jeśli szukasz wysokiej jakości stacji lutowniczej dla entuzjasty elektroniki, to mamy dla Ciebie dwie ciekawe propozycje od Bacona, którego jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem. Zobacz porównanie dwóch stacji lutowniczych obsługujących groty T12 oraz T13. Porównanie stacji BK969D oraz BK969D+. Przekonaj się, który z modeli będzie dla Ciebie lepszym wyborem. Obie stacje posiadają płynną regulację temperatury w zakresie od 180 do 480 stopni Celsjusza. Informacja o temperaturze, jak i mocy dostarczanej do grotu wyświetlana jest na czytelnym ekranie o przekątnej 2,8 cala. W obu zestawach znajdziemy także identyczną podstawkę z mosiężnym czyścikiem do grotów oraz gąbką. Obudowy stacji mają identyczne wymiary. Zarówno model 969D, jak i 969D+, obsługują groty T12, jak i T13, o których więcej powiemy w dalszej części materiału. Pomijając podobieństwo aspektu wizualnego, stacje różnią się parametrami oraz zawartością pudełka. W zestawie z Baconem 969D otrzymujemy adapter, który pozwala na używanie krótszych grotów T13, wykorzystując tą samą kolbę. Warto wspomnieć, że groty serii T12 i T13 zapoczątkowały rewolucję w serwisowym świecie. Posiadają wewnątrz zespolony czujnik temperatury razem z grzałką. Zatem w momencie zmiany grotu wymieniamy także grzałkę i czujnik temperatury. Groty występują w wielu rodzajach, dzięki czemu są niezastąpione, na przykład w oczyszczaniu padów przy naprawach BGA. Podczas oczyszczania pól lutowniczych ze starego spoiwa, które często bywa bezołowiowe i roztapia się w większej temperaturze, warto użyć większej ilości topnika, tak aby plecionka swobodnie pływała i nie sprawiała wrażenia przyklejonej. Proponujemy również delikatnie zwiększyć temperaturę grotu, dzięki czemu plecionka nigdy nie przyklei się do padów i nie odejdzie razem z nimi. Model 969D+, co prawda nie posiada w zestawie adaptera na groty T13, jednak cechuje się mocą 75 W, czyli o 10 W więcej niż model bez plusa. Funkcją dostępną tylko w tym modelu jest Auto Sleep. Tryb uśpienia uruchamiany jest automatycznie, zgodnie z ustawieniami wybranymi przez użytkownika podczas konfiguracji. W celu wzbudzenia kolby wystarczy ją podnieść. Obie prezentowane stacje lutownicze są urządzeniami podobnymi, jednak nie identycznymi. Model z plusem to idealny wybór dla osób, które cenią sobie większą moc oraz funkcję uśpienia kolby. Natomiast 969D pozwala korzystać z grotów T13 bez konieczności dokupowania adaptera osobno. Do każdego z powyższych zestawów dołączamy nasz autorski poradnik lutowania, który stanowi kompendium podstawowej wiedzy dla pasjonatów elektroniki, którzy chcą samodzielnie wykonywać prace serwisowe z użyciem precyzyjnych lutownic, takich jak omówione przez nas modele marki Bacon. Zachęcamy do subskrypcji i śledzenia nas na mediach społecznościowych. Chcesz wiedzieć więcej? Interesują Cię nowości? To wszystko tylko u nas.